Są już gotowi do wyjścia na boisko w Łodzi piłkarze reprezentacji Polski i Norwegii. Mecz numer 4 naszej drużyny. W pierwszym planie Kenneth Rakvak, jedyny profesjonalny futsalista z Norwegii, który wyprowadza swoją reprezentację na mecz numer 2 z reprezentacją Polski. Dla nas cel jest Euro 2022 i skład reprezentacji Polski. Dzisiaj w tej wyjściowej piątce w bramce Bartłomiej Nawrat z numerem 12. Dalej Michał Kubik z dwójką. 8 Adrian Citko, 9 Tomasz Lut, tylko Tomasz Kriezel w podstawowym składzie. No i 5 Norwegów na ten mecz. Kenneth Rakvak w bramce, kapitan drużyny z 1. Dalej z 4 Lars Rettingsens z numerem 5. Sindre Velo 7. Puszcza parkiet, widzieliśmy, że źle stanął prawą stopą, a teraz już Polacy. Jest bramka! Pięknie, mamy otwarcie w wyniku tego spotkania. Krzysztof Elsner, a więc świetny powrót do reprezentacji. Po świetnie wykonanym stałym fragmencie gry, o tym mówiliśmy, że to jest bardzo silna broń każdej reprezentacji, każdego zespołu. Świetne rozegranie Wojciechowskiego. Z lekkim szczęściem Krzysztof Elsner, ale on miał tam być. Odnalazł się doskonale i super, świetnie. Tomek Kriezel. A w naszej reprezentacji na boisku jest także Adrian Citko. Zagranie do Kriezela, jest strzał, jest 2-0. Michał Marek. Tak jest, Michał Marek po raz kolejny doskonale się odnalazł. Bohater poprzedniego meczu z Norwegią pokazuje dzisiaj, że ma ten mecz gdać. 2-0. Zobaczmy, zgrana piłka przez... Nieco przypadkowe rozegranie, trzeba przyznać, natomiast Tomek Kriezel doskonale się odnalazł. Odegrał intuicyjnie do Michała Marka, ten z półobrotu z woleja uderzył. Brawo, brawo Polacy, 2-0. 2-0 prowadzenie reprezentacji Polski, 10 celnych strzałów naszych zawodników. Ale piłka zagrana prosto do Nawrata. Patryk Hoły, staramy się przyspieszyć. Sebastian Leszczak szuka miejsca do oddania strzału. Sebastian Leszczak, 3-0. I Patryk Hoły. Bramka numer 1 w reprezentacji. Tak jest. To jest ten duet zawodników, który odpoczywał pierwszą część meczu, ale to co mówiliśmy, Sebastian Leszczak potrafi się doskonale odnaleźć. Miał teraz kilka metrów wolnej przestrzeni na prawej stronie boiska. Doskonale wypatrzył Patryka Hołego i wielkie brawa. Fantastyczna akcja dla tego młodego chłopaka. To bardzo bramkoszczelny zawodnik, który też pokarał Portugalczyków. No na pewno możemy się spodziewać tutaj takiego trochę bratobójczego pojedynku, bo oba zespoły znają się doskonale. Świetna okazja! Jest! 4-0. Tomek Kutecki nie mógł strzelić, to doskonale dograł teraz do Grubalskiego i mamy 4. bramkę. Sebastian Grubalski. Goal for Poland, scored by number 6, Sebastian Grubalski. Doskonałe zagranie, penetrujące, tak jest. Trafił w poniedziałek, 4-0. Drugi gol w narodowych barwach Sebastiana Grubalskiego. Prezent czy swoim partnerkom, żoną, narzeczonym, dziewczynom, ale też wszystkim kobietom pracującym czy zainteresowanym piłką nożną i futsalem. Oj, 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 i właśnie stało się to, czego chcieliśmy uniknąć. Już taki nastrój prezentowy chyba rzeczywiście do końca był. Nie utrzymaliśmy tej koncentracji. No i Norwegowie dostali nagrodę za swoją walkę. W tym strzale. Znaczy Leszczak strzelał, a Citko główką dobijał. Racja, 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 więc naprawdę świetna akcja. No, czekamy, aż Sebastian Leszczak tak odpali na...